Cześć Leszek, co ty tu robisz dzisiaj 1 czerwca? A na Sumka się jedzie. Ja myślałem, że na Dzień Dziecka przyjechałeś tej, no, ty, ale jesteś. To też. Kurczę. Trzeba się załadować. A więc mamy 1 czerwca. Jest wszystko. Zaczynamy przygodę. Pierwsze wędki rozstawiamy. Tu sobie stoimy na takiej łuneczce. Komarów pełno, trawy wysokie. Generalnie nie jest za ciekawie. Pierwszy rozpiździaj. W namiocie anakonda. I zaraz będziemy montować zestawy. Polecimy z tym tematem. Jesteśmy ogólnie po drugiej nocce, można powiedzieć, że po drugiej nocce zaczynamy trzeci dzień maratonu. Udało się dzisiaj złapać dwie rybki, niewielkie co prawda, tam jedna ze 130 cm, druga metrowa. W nowym miejscu, zobaczymy, nie? Miejsce stare, ale że tak powiem meta taka trochę postawione było w zupełnie nowym miejscu, no i się udało. Więcej brań nie było, co było postawione głęboko. No nie wiem, zobaczymy dzisiaj, może obierzemy inną taktykę i inaczej to wszystko będzie wyglądać. Wstępnie są dwie rybki, zaraz je oporządzimy i coś tam dogramy, więc będziemy lecieć dalej. Jeszcze ile mamy? Trzy nocki przed sobą, nie? Leci. No, są dwie rybki, nie za wielkie, czekaj. O, pokażcie się z dobrej strony. O, prawie 110 i
120, kurwa, 5 prawie, tak jak mówiłem, 124. Wiele się nie pomyliło. Ślady tarła już widać. Co? Ślady tarła już widać. Tak, widać, widać. No. Widać ślady tarła, są kurwa podarte. Są trochę, no, no dobra. Tylko potierana. Trzymaj, ja już się nagrywa, ja sobie ten. Potem powycinam. Jeżeli co ten. Rybki wracają. Widać, że już brzuch ma czerwony, taki przedtarłowy, nie? Ale jaja na wierzchu. Widzisz, no. Nie? No, tak powiem, będzie. No i poszły. Poszły. Dobra, lecimy na nową metę i dzisiaj twoja kolej, Leszek. Jest! Ale duży. Duży? No nie, tak mi się wydaje. Nie, nie, mały. Mały? Mały? Ma... Ała, pokrzywy. To z metr coś pewnie. Z 1,20 m? I co, już Mateusz do wody wiedział. W los pod łódkę chuj. No czekaj, czekaj, czekaj. Już podnik sobie, bo... O, maluszek. Kurwa, taki glut. No. O. Ale glut. Kurwa, taki glut. Ej, a jak się wyłączy ekran, to ta kamera wciąż kręci? Ale śliczne.
No nie wiem właśnie. Powinien być włączony. Ale włączony. Świeci się na czerwono. Miesia. Czy teraz tak. Się nagrywa. No, wtedy też się nagrywało. Dobra. Pierwsza rybka, nie za duża. Naklenia cztery dychy. Nie wiem, wieszamy go czy... Puścić go. Puścić. Puszczę go, chuj. Maluszek. To zrobisz mi jakieś zdjęcia. To weź zrobisz, Natalia. No, a bo czy? Ty masz... No telefonem. Telefonem? Bo ty masz ładnie tutaj. Ale ty umiesz robić pewnie lepiej. Co? Wyjeżdża trzecia rybka. Lepiej te... To jedna, to większa. Lepiej te... Oby tak było. Ten lewandowski golec. Nie ma chuja, ten już musi być lepszy. On te już odpalił, kurwa, z początkiem sezonu. To już jest, kurwa, fajna ryba. Żeby jeszcze nie zdał tego leszcza po drodze, kurwa. Ale pluśnięcie. No. Fajnie wyszedł. Nie idź tam, kurwa. Chcesz się z nim zmierzyć na wodzie? Nie. Będzie fajny. Na pewno. Trzecia rybka tego wieczoru, więc dobrze idziemy. Ale on poszedł w dół w chuj. Będzie fajny na pewno. Nie idzie go, kurwa, dziadnać. No.
Ja pójdę do tego skrzynika. Dobra, mam tego skrzynki. Widzę, jak wędrę. Ale tu już jest. Ale też nie jest kurwa jakiś tej. Choć kurwa przygląd też nie był krótki. No już będzie fajne. Nie no, jest fajnie. No. Daj go tutaj. No już będzie fajne. Będzie fajnie, że 170. Ta, na pewno. Dobra, kończę, bo trzeba to podebrać. Siemano. Jesteśmy po nocy. Mamy, w sumie wyjechały 4 ryby. 3 wiszą, fajne. No zaraz będziemy robić sesję. No są, jedna jest naprawdę fajna, 2 są takie no już lepsze. No i generalnie jedna od razu popłynęła, bo tam miała ze 110 cm, nie było za dużo, więc nie było sensu jej trzymać. Dobra, zaraz zobaczymy, co tu będzie. Popatrz, Mateusz, tu w stronę. Dobra. Gdzie jest ten twój telefon? U mnie w kieszeni, ale tam nie ma pamięci. Dobra. Mamy 3 rybki, generalnie 4 poszła do wody. 136. 100. Ile to było? 47. 147. I życióweczka 193. Nie spodziewałem się takiej rybki, ale udało się. Naprawdę piękna noc. Życzę takiej każdemu. Na mnie niewiarygodne. Na czym? Kręcisz to, dobra, to sobie wytnę najwyżej. Na mnie niewiarygodne, co się stało. Naprawdę piękna noc. Fajne rybki. Warto poświęcać ten czas, bo jak widać, opłaca się. On to już też ma chlaśniętą mordę. Tak. Może dostał już wcześniej, ale... Dobra, to będę powoli je puszczał. Zacznę od najmniejszego. Nie, ja jednak chyba chcę zdjęcie z nim. No to czekaj, to zostawimy to na... No to wjeżdżaj tu, to zostawimy ci chwilę. Chodź tutaj, pójdziesz tak jak ja i od razu na to. Dobra, ja lecimy tam. Dobra. Nowa życiówka Mateusza. 193 warcianego potwora. Jezu, jak łapię. Nie za chuj. I lecisz, kochanetki, do wody. Tak się martwiłeś. Poszedł. Dobra. Buty do wody muszę sobie zabierać, żeby wody. Jaj. Mały, ale wariat. Wszystkie są wariaty. Bardzo silne ryby.
No. Smykaj. Oleszkaj. Poszedł. To ile on miał tych centymetrów w końcu? Pięknie. No. Co ma to już powiesz po tym? Naprawdę jestem w szoku. Pierwsza moja taka noc owocna. Żeby po prostu było branie za braniem. No, no nie mam słów, naprawdę jeszcze życióweczka padła, co myśleliśmy maksymalnie, że będzie ze 182 miałem poprzednio. Teraz 193. Jestem mega zadowolony. No i jeszcze mamy dwie nocki. Więc wydaje mi się, że no coś musi paść. Padnie coś na pewno. Żywce są, chęci są, pogoda jest. Lecimy z tematem. Do zobaczenia pewnie niedługo. Trzymajcie się. Hej. Kręci. Nie jest wcale taki za malutki. Mhm. Chyba nie jest to taki mały. No chyba nie, bo nie idzie go podnieść. No. O kurwa. No, 150 ma. Może być. Zobacz, że słońce nie zaszło. No, dokładnie. Ale to komarzycie przy tej wodzie to jest katastrofa. Bo to było to już, dlatego. Nie. Wariaci atakują.
robi robotę. No nie. 150 na jezek, nic. Jak nie więcej. Lepiej będzie 160. Masz nagrane? Tak. Co tu się dzieje dzisiaj? Kolorowy zawrót głowy. 20:57. Dobra, chodź, pójdziemy tam. Dobra, wyjechała kolejna rybka. 158 cm. W tarle. Niestety albo świeżo po, mocno poprzecierana. No i wraca do wody. Jest, mamy godzinę 21 zaledwie. A już wyjechała pierwsza ryba i wydaje się, że już jest kolejne branie na podwodny spławik. Więc puszczam ją. Całuję. Mordo. I lecisz. Okay. Ty, wyjebałeś w ten. Spokojnie, spokojnie. Teraz Lechu poszedł w dół. Nie ma. Co ty gadasz? Siemano, jesteśmy po czwartej nocce. Udało się w czwartej nocki na tej samej mecie wyciągnąć dwie ryby. Ta ma 158. Chyba 158. Nie, 150, a tamta miała 158, nie? Ta wcześniejsza chyba mi się wydaje. Ogólnie fajna miejscówka. Fajnie rybki biorą. Widać, że już albo jest po tarle, bo już jest trochę poprzecierana, albo jest w trakcie tarła. No i ja, jeszcze metrówkę złapaliśmy dzisiaj w dzień. Ale wyrywa się, odpoczął sobie ładnie. No i co, jeszcze mamy jedną nockę przed sobą. Postaramy się coś jeszcze szarpnąć, zmieniamy metę. No a tego pana czy panią puszczamy i jedziemy dalej. No. Czekaj. Masz to? Mhm. Podnieś go jeszcze. Aha, dobra, oczywiście. No dobra, ma ostatnia nocka. Zobaczymy, co to będzie. Nie ma czasu za bardzo, kiedy co kręcić. Ale będziemy starać się, żeby było jak najwięcej tego materiału. Dobra. To do potem. Trzymajcie się. Możesz wyłączyć. Bori! Mój piesek kochany. Z życia kobiety sumiarza. Auto zapakowane po pas. Pod sam korek. Dwa pieski. Bagażnik pełny. No. Głos. Pozdrówcie tutaj. Ładnie.
to wydaje mi się, że to jest 6 czerwca. 5-dniowy turnus na warcie. Falka boczna się robi. U mnie Lechu tu ją narobił, ale dobra. Opanowaliśmy sytuację. No, wracamy. Bilans wyjazdu to jest 9 ryb w przedziale od 110 do 193. Nie wszystkie hole niestety mam nagrane, bo czasami było w nocy, była jakaś tam było zamieszanie, nie szło tego ogarnąć, ale nie też dużo holi mam z telefonu, bo ktoś tam nie mógł znaleźć kamery, więc nie wiem jak to wszystko powychodzi. Będę starał się, żeby to było jak najlepiej. No i zobaczymy, nie? Co to z tego wyjdzie, jeżeli w ogóle będzie z tego film. No naprawdę rozpoczęcie sezonu zrobiliśmy z przytupem. Nie da się tego ukryć. No połapane zostało naprawdę pierwszorzędnie. Nie wiem generalnie, kiedy teraz pojadę. Pewnie za tydzień najszybciej, bo tydzień przesiedziałem nad wartą, trzeba, że tak powiem, odrobić pewne straty w pracy. Choć w sumie no, niewielkie, no bo to był długi weekend i ten, ale będę, generalnie wiadomo, zaległości zawsze jakieś są i też w domu. No, pogoda się zrobiła, jest naprawdę bardzo ciepło, aż chce się żyć. No i co, no miejmy nadzieję, ryby po części, w większości są jakby w tarle, może wytarte, no ciężko generalnie to ocenić, bo niektóre mają świeże rany, niektóre takie już zagojone, niektóre nie mają w ogóle. No dziwny temat. Woda już dzisiaj będzie miała na pewno 18 albo trochę ponad 18 stopni, więc no te ryby na pewno już muszą podchodzić do tarła. W każdym bądź razie na pewno były silne jak cholera, nie? Bo 110 to robiło naprawdę takie zamieszanie w nurcie, że po prostu nie mogłem w to uwierzyć, nie? Ja tu mówię, na pewno jest klamoda, tu wyskakuje glut, nie? Więc naprawdę mega, mega silne. Już nie wspomnę o mojej życiówce, która padła 193 cm. Jestem mega zadowolony, że to się akurat udało na samym rozpoczęciu. Tato dopiero dała mi popalić, nie? Ktoś tam, jeden znajomy mi mówił, że te ryby teraz nie walczą. Ja mówię, to ja ci pokażę film, jak nie walczą te ryby. Prowadzał normalnie od lewego brzegu do prawego i robił dystanse po 150 metrów w lewo, w prawo, nie? Więc naprawdę mega, mega silna ryba, nie? Więc no sztos. No dobra, no co, lecę na sleep, bo już mam dość, jest generalnie tam przed 10 rano w niedzielę. Zajechany jestem, co prawda, ale myślałem, że będzie gorzej. No i co, wracamy, Leszek już popłynął. No i do zobaczenia wkrótce. Siemano, ponownie. Co, jesteśmy już spakowani na slipie. Wszystko jest załadowane. Lechu też już spakowany. Ja już swoje 5 słów powiedziałem. Nie wiem, ty Leszek, jeszcze coś chcesz dodać? No kurde, weekendzik na plus jak najbardziej. Chociaż mi niestety nie udało się połapać za bardzo, ale... Leszek został zdeskwalifikowany. No ale nie, to żartuję sobie generalnie. To jest szczegół, po prostu raz się udaje jednemu, raz się udaje drugiemu. I tak to jest praca zespołowa. Teraz może być tak, że mogę ja nic nie łowić przez jakiś czas. Różnie to bywa. Co, ogólnie kończymy 5-dniowy turnus. I co, uciekamy do chaty, bo jest zajezdnia tramwajowa taka, że koniec. Trzymajcie się, na razie, hej.